Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek z gry symulatora SimRail. Od razu nagrywam po wyjściu z wersji Early Access, więc możecie, drodzy Państwo, razem ze mną zobaczyć scenariusz, gdzie jedziemy z Krakowa Głównego do Sędziszowa. Pociąg jest w relacji zakopane, Warszawa Wschodnia. Niestety nie jest jeszcze wszystko połączone, żeby z Krakowa można było jechać do Warszawy. Aczkolwiek widziałem, że na Express Intercity Premium jest dostępny taki scenariusz, więc myślę, że na Multiplayerze też będzie dostępny. Wybieramy sobie na początek pogodę, wybierzmy sobie, że jest zima. Pojedziemy sobie dzisiaj EP07 z racji, że możemy sobie wybrać pojazd, a prędkość na tym szlaku wynosi 110 km na godzinę. Przygotuj skład do jazdy i ruszaj w kierunku Krakowa Głównego. Myślę, 110 km na godzinę, tak jak możemy tutaj zobaczyć. Mamy na haku 10 wagonów. Już to zauważyłem, że trochę tutaj oświetlenie jakoś dziwnie działa w niektórych momentach. Czy możemy już w kamerze z wagonu obracać kamerą? Nie, nie możemy. To jest? Taki biały pasek, który tutaj wychodzi? Nie wiem. Choć chciałbym wiedzieć, tutaj nie ma. Tu jest, teraz tutaj jest taki pasek. To jest ciekawe. Zróbmy sobie tylko na szybciutko zrzut ekranu. Ten odcinek będzie wrzucony, to myślę, pomiędzy innymi odcinkami. Nie będziemy tutaj. Ja tylko sobie sprawdzam, czy wszystko aby na pewno działa. Ja sobie tryb hamulca na pośpieszny. Był ustawiony. Światełka mamy włączone. OK. Radio kanał pierwszy. Jaki mamy mieć dokładnie kanał pierwszy? Cóż, drodzy Państwo. Myślę, że tak pokrótce przedstawienie, nic dużo. Widzę, na pierwszy rzut oka się nie zmieniło. Właśnie, co zapomniałem jeszcze dodać po TechScape, mamy coś takiego jak ustawienia fotela. W końcu możemy sobie ustawić fotel góra-dół, przód, tył. Ej, nam się tylko żywnie podoba. To jest taka ciekawostka. Oświetlenia przyrządów potrzebujemy, a zapalmy sobie, będzie ładniej wyglądać. Chowamy sobie tutaj odpowiedzi. Na razie te po prawej stronie na dole sobie jeszcze zostawmy. I ruszajmy sobie ładnie składem. Z przodu. Zobaczymy, co się pozmieniało w technice jazdy. 10 wagonów, to ciężko ruszyć. EP07 nie ma takiej mocy jak EW07, pamiętajmy o tym. Ma inną zębatkę. Widzę, tutaj jest stacja dla pociągów regionalnych. Wcześniej przy odpowiednim najechaniu, o, mogłem sobie zmienić to. Pętło. O! Dobrze, uda się. Fajnie, tutaj musimy jechać. Wygląda z widoku pasażera? No ładnie, ładnie wjeżdżamy.
wjeżdżamy sobie do Krakowa Głównego, drodzy Państwo. Kraków Główny nas wita. Nie wiem, jak wygląda Kraków Główny. Ostatni raz byłem z parę lat temu. Ale jak na razie robi wrażenie. Trochę tych peronów tutaj jest. Co by nie powiedzieć. Dobrze, ładnie jest dźwięk piłowania szyn. Dobra, misio. Na razie trochę wygląda jak stacja w Katowicach, ale... Znaczy ma taki inny swój klimat, ale podobnie, no. Widzę. Hamulce dalej piszczą. Tego nie zmienili. Nawet przy lekkim hamowaniu myślałem, że to zmienią już. W tym delikatniejszym hamowaniu nie będą piszczały. Widzę, że już oczywiście klatki odmawiają posłuszeństwa. Jest jak ma się stary komputer. Się otworzyć drzwi? O matko. Ale to nie jest wina mojego komputera, te takie refleksy graficzne, niestety. Zakopane Miechów, Sędziszów, Jędrzejów, Kielce, Suchedniów, Jądrzysko Kamienna, Radom Główny, Warszawa, Piaseczno. To teraz mi pan wytłumaczysz, czemu się zatrzymujemy w Krakowie, skoro tutaj nie ma Krakowa? Czemu się zatrzymujemy w Krakowie, skoro tutaj nie ma Krakowa? To jest dobre pytanie. Widzę, że ten update był wypuszczony. Trochę za szybko. Chyba niż było to planowane. Ty, mamy wagonów pierwszej klasy? Moment. To to sama pierwsza klasa jedzie? Jeden, drugi, trzeci. Wars. A nie, druga też się sobie trzy wagony aż pierwszej klasy. Sprawdźmy na drugiej. Nie, też nie ma Krakowa, bo po co? Tu mamy... Można wejść przez drzwi do wagonu? Serio? O matko, nowość. Możemy sobie wejść, ale usiąść nie możemy. Ale fajnie. Tu co? A. To jest ciekawe. Dobrze, wróćmy sobie. Do kabiny. Zapowiedzi na razie nie słychać w Krakowie. Cisza. Wyświetlacze widzę też nic nie wyświetlają. A po co? 31:20. Odjazd. Już nawet tutaj jakiś komputerowy głos wstawili. No nie wiem, na razie na mnie wrażenia ten update nie robi. Nie wiem, jak
Państwu się podoba, ale na mnie wrażenia nie robi. Ruszmy sobie. No, ruszanie wygląda standardowo, tak jak we wcześniejszym Simrailu. Idzie to robić ładnie, delikatnie. Ciąg ładnie rusza. Ma moc i energię. Już od razu trąbimy na wyjeździe. Rozpędźmy się do 40, zrobimy sobie od razu hamowanie kontrolne. Wyjeździe ze stacji. Oraz mamy bezprądówkę przed sobą, więc sam raz. Druty oszronione. Hamujemy. Może i nie mamy bezprądówki. Tu się dopiero zaczyna bezprądówka. No dobrze, hamuje. Coś tu dziwnie, jakoś tu jest zasygnalizowane. A nie, dobrze jest, że koniec jazdy bezprądowej też jest wskaźnik. Dobrze, myślałem, że nie ma tutaj wskaźnika, a jednak jest. 16 klatek na sekundę. Tam przejedziemy, przez wskaźnik przejechaliśmy. Kraków jakoś bardziej FPS-ożerny od Katowic, widzę. Zachować ostrożność. Idziemy, rozpędzamy się. Zobaczymy, co nas dalej czeka. Spóźnienie w punkcie kontrolnym. Już zaczynamy od razu spóźnienie. Przecież wyruszyłem tak, jak się należało. Miałem ładnie hamowanie kontrolne, wszystko. R1, dobrze. Taki kanał mamy. Oszroniona trakcja. No właśnie, chciałem zmniejszyć, a... Ładuj załączenie przekaźnika nadmiarowego. No nie wiem, czy jest się czym szczycić. Nie zdążyłem. Ciągniemy, aby osiągnąć prędkość maksymalną. A czemu to tak? No boż.
Ale chociaż skrót klawiszowy działa. On nie jest w stanie podjechać tu pod rurę? Czy o co chodzi? Zdrowy hub. Prędkość maksymalną. On nie jest w stanie, tylko nagle się pojawiło super napięcie w sieci. Czyli chyba dodali do SimRaila zmienne napięcie w sieci. Nie wiem, nie czytałem changelogu. Ciężko mi jest określić, ale chyba tak. Bo w końcu się tego doczekaliśmy. Znaczy, zależy to na co czekał. No ja na to czekałem. Jednak urealnia to rozgrywkę, bo nie zawsze jest napięcie maksymalne. Nie potrafię aż WS-a wyrzucić ze względu na zbyt niskie napięcie przy rozpędzaniu. Drodzy Państwo, że się trochę nawodnie, 80 przed nami był wskaźnik. Nie ma co gnać. Nie, no na razie sobie daję radę. Nad nami jest S1, więc już nie gnamy. Na dzień nie jest S1. Jednak jest VMAX. Mam ciekawe, jak w łazach zmienili. Czy coś pozmieniali w łazach? Dzisiaj nie mówimy o łazach, tylko o czymś innym. O nowej trasie z Krakowa. Do niedźwiedzia. Po lewym na niedźwiedź. O matko. PC2 będzie załączany. Przed nami 40, bo 60. Ja też właśnie 40 się spodziewałem, jak tutaj podpowiedzi nam się wyświetlają. Powiedz dlaczego, bo raczej nie jest zbyt częste zmienianie tutaj toru na lewy. Jest 40.
jest to tylko w takich bardziej awaryjnych sytuacjach. A byśmy słychać zaciąganie hamulca. Słychać jakąś reakcję cylindrów, no niestety nic na razie. Sobie siedzimy i teraz bym chciał zaciągnąć. Coś słychać, że się zaciągają, dobrze. Okej. Zapadka tam opada sobie. Czerwone lewe i lecimy PC2 na czole składu. Ach, to brać sygnał, był sygnał. Widocznie nikt go nie słyszał. Sobie podpiaskujmy raz po raz, a może być ślizga. Jaki jest powód tego, że jedziemy do Niedźwiedzia po lewym? Jestem też ciekaw tego. Fajnie, że są inne krajobrazy niż tylko te, co były. Chociaż dużo widzę tutaj chyba nie dodali, bo już za niedługo będziemy... Nie wiemy na miechu dojeżdżać. A jestem ciekaw, czy Państwo też sądzą, że ta aktualizacja, no to, że trzeba było na nią czekać właściwie ponad pół roku, można powiedzieć trzy kwartały, to nie wiem, czy wprowadza aż tyle, ile byśmy się mogli spodziewać. Przejedźmy tam trasę i wtedy będzie można to dopiero ocenić. Duża EP07, lekko oblodzona sieć trakcyjna i ciężko jest osiągnąć 110 km na godzinę. Maczynna blokada liniowa. O radio.
Nie, ten Regio normalnie jedzie. A. Czyli my po prostu jedziemy po lewym, żeby wyprzedzić Regio. Regio nie musiał nigdzie stać. Aha. Fajnie. Gdzie urozmaicenie. Nigdy by się tego nie spodziewał. Szkoda tylko, że do Simrejna nie dodają żadnych moich regionów, takich bardziej w moim kierunku. Póki co. Nawet teraz DLC ma być z Łodzi do Warszawy za niedługo, a to znaczy w przyszłości. No to też nie w moim kierunku. Ale tego akurat nie mam co im mieć za złe, no ale... No niech to chociaż będzie adekwatne do czasu, który się czeka na nowości. Jest to 16% siły hamującej, a daje sobie radę dobrze prowadzić. Dalej spóźnienie. Szkoda. A 2 minuty, no jeżeli oni nie biorą na hamowanie kontrolne czasu pod uwagę w rozkładzie, powinni wziąć. Jest taka w miarę duża odległość od semafora wjazdowego, widzą. Dźwięki są bardzo fajne i realistyczne. PC1 sobie sygnał załączymy. U. Mamy białe, białe, białe. Czemu tu się nie świeci białe? Muszę serio zrobić taki dopiero czerwone, a białe. Ach. No cóż, mnie zabrądziło jak chciałem. No też i tak się zdarza. Dobrze, ciśniemy. Oczywiście końcówka składowej wyjechała za rozjazdy. Dalej te prędkości sobie działają jak chcą. Cóż, nie jadę po to, żeby zbierać punkty dzisiaj, tylko po to, żeby Państwu pokazać scenariusz.
to, co dodali w nowej aktualizacji. O żadnych nowych lokomotywach oprócz parowozu nie słyszałem, ale parowozem przyznam szczerze, że sam najpierw muszę się nauczyć jeździć, aby móc Państwu go zaprezentować, bo... No niestety... Nie będę robił czegoś na odcinku, czego nie umiem. Słomniki przed nami. Potem Miechów, stację dzisiaj zatrzymujemy. Trzeba mamy mieć ania do stówy, to będzie tylko na chwilę, nie będzie zmiany prędkości szlakowej. Czy do tej pory nie dodali wosu do tego symulatora, wyobrażacie sobie, drodzy Państwo? Najmniej ja się jeszcze na niego nie natknąłem. Taka chwilowa tylko seteczka na rozjeździe. Już możemy tutaj dawać wpalnik. Sześć wagoników pociągu z naprzeciwka. A my ciśniemy. Nie ma chwila jazdy bezprądowej, ale będę już z powrotem się nadawać i jechać.
nie wiem na jakiej odległości szło dojechać z tunelu na Miechów. Bo szczerze przyznam, nie jeździłem tędy. Zanim rozwinęli tą trasę. To się nie wypowiem, ale zobaczymy jak trasę do Miechowa. Na razie... No drzewko trzeczki, nie? Pola. Jak to na kolei. I dużo zwykłych przejazdów niskiej kategorii. Dzisiaj fani RP1 dostaną to, co chcieli. Jestem ciekaw, jak oni to na multiplayerze rozwiążą. W momencie, kiedy ja to nagrywam, serwery multiplayera są jeszcze niedostępne. Jestem ciekaw, czy oni to połączą w jedną całość, w jedną mapę, czy jak to będzie wyglądało ostatecznie. Możliwe, że uda nam się tutaj nadrobić rozkład. Staramy się bynajmniej. Oczywiście nie będziemy tutaj gnali ponad prędkość rozkładową, bo nie o to chodzi. I prędkość szlakową również. Jak wiadomo, prędkość szlakowa jest rzeczą świętą. Jazda bezprądowa. Jazda prądowa. I następny nastój. Zbliżamy się do miejsca zatrzymania, czyli do stacji Miechów. Oczywiście hamujemy.
Wyjście do hamowania musi być delikatne, czyli tak jak zawsze u mnie, ale musimy się zbliżyć jeszcze trochę do skreźnika W4. Widzę, że jest dosyć daleko odsunięty. Oczywiście chcielibyśmy, aby cały skład się mieścił w peronie. Myślę, udało nam się uczynić. Gra nam każe jeszcze podjechać. Będziemy tutaj się z grą kłócić. No tak, na styl według gry się zatrzymaliśmy. 30 sekund postoją. Czyli zmieniło się tutaj coś, bo normalnie można było stać 15 sekund, czy tam 17. Już się było na czas odjazdu. A tak, widzę, tu przeciągnęli, że jednak ta wymiana pasażerska trwa trochę dłużej. To są takie drobne szczególiki. Ale jednak cieszą człowieka. 31:20. Odjazd. I czemu mi przycisza symulator, kiedy tamten człowieczek se mówi coś? Tak nie powinno być. Wycieraczki trzeba wyłączyć. Już przestało padać. Niech jednak pada. Wydawało mi się, że przestało. Dynamiczne rozpędzanie, jazda na oporach. Wykorzystujemy wszystkie zasoby, które mamy, by osiągnąć prędkość rozkładową i rozpędzić dynamicznie skład, aby nie nabierać opóźnień. Kanał radiowy numer 4. Zmieniamy kanał radiowy i wykonujemy próbę radia. Tunel 31:20. Próba radia po zmianie kanału. Tunel zgłasza się. No właśnie. Dźwięk. Telefoniczny. Symulujący komunikację radiową. Tu środowisko, tu menu. To chodzi? Nie, to nie to. Nie wiem, czemu tak dziwnie to się dzieje. Stereofoniczne. To nie. Jest domyślnie. Okej. Będę sterowanie hamulcem, no tak, no to musi być. No nie wiem, czemu to się dzieje. Dziękuję. Radio łączność dobra. Powinno być po prostu słychać dobrze na kanale 4 i do widzenia. Dawno nie było takiego długiego odcinka u mnie na kanale. Raczej staram się dzielić. Normalnie ten odcinek też by był podzielony na dwie części, ale z racji tego, że aktualizacja, która wychodzi bardzo rzadko, to nie ma co.
właśnie pod górę. Na 2-7 z tymi 10 wagonami daje radę. Zabrać sygnało, przecież jeszcze dopiero minęliśmy topa. No i dobra, niech mu będzie. Czekaj, jak się tunel zmienił. Semafor SBS. Niby ktoś się zastanawiał, co oznacza ten wskaźnik z literą T na semaforze samoczynnej blokady liniowej. Oznacza to, że jeśli byśmy jechali ciężkim składem towarowym, to możemy przejechać przez ten semafor, jeśli wskazuje sygnał stój bez zatrzymania z prędkością ograniczoną do 20 km na godzinę. Czyli tak zwana jazda na widoczność, ale normalnie się musimy zatrzymać przed semaforem i dopiero podając sygnał baczność się ruszyć. No, ciężkie składy towarowe nie muszą tego robić, jeśli jest właśnie w taki sposób ten semafor SBL oznaczony. Podaję w ramach wyjaśnienia. Będzie echo. Stówka, 90 zaraz. Myślę, że tutaj nic się za bardzo nie zmieniło. Stąd oczywiście byśmy jechali ale w stronę Warszawy? Nie, no tak. Czy przez Sędziszów? Raczej nie przez Sędziszów, tylko z Kozłowa byśmy od razu odbijali na Psary. Aha. Bo po prostu jedzie do Sędziszowa i jakoś dalej inną trasą, która nie jest dostępna w Simrailu niestety. I
się śniegu rozpadało. O matko, do prędkości to my nie przekraczamy, nie, nie. To nie. Że zmieniałem ustawienia wycieraczy, nie znaczy, że możemy prędkość przekraczyć. Właściwie EP08 by tutaj nam nie było przydatne. Bez względu właśnie na taką niską prędkość. Oczywiście tracicie, fajnie by się jechało. A czemu? Bo ma tempomat, nie? I to nie za dużo, to tutaj nic byśmy nie musieli robić. Czekam też na jakieś inne lokomotywki, bardziej w nowości idące. Ilość Gryfina na przykład. Można było jechać normalnie 160 przez CMK. Wtedy by było o wiele ciekawiej moim zdaniem. Ja to już jak to lubi. A, bo my w Kozłowie w ogóle nie mamy postoju. Aha, fajnie. Teraz lecimy na Sędziszów bez zatrzymania. Okej. Dajemy sygnał. Raciutki, co by ludzi ostrzec, przestraszyć. Troszkę. ETCS nawet tutaj jest. Tu jest 120, ale trzeba trochę przyhamować, bo już widzę, że tutaj na styku jedziemy. Dobra, można dać czadu. Jeszcze tyle dzisiaj nie jechaliśmy, jak 120. I uwaga, pociąg jakąś tutaj uzyskaliśmy odznakę kolejną. Znaczy podstęp jej osiąganiu. Słychać podkrucie? Ładnie jest wydłużony ten wagon, moim zdaniem. Jest fajnie. Nie ma co wsuć. Gdyby nie to piszczenie jeszcze nagminne przy hamowaniu. To już zupełnie. No niestety te wagony aż tak nie piszczą. Jeszcze sobie posłuchamy teraz w Sędziszowie, znając życie nie wyhamuję przez to w peronie, ale posłuchamy.
Kiedyś tu jeszcze pomiędzy Kozłowym a Sędziszowem był Niewięcin. Widzę, chyba z niego zrezygnowali. Panie! Co to miało być? Trzeci punkt za przekroczenie prędkości. Czemu? I tu skrajni stoją oczywiście. Chciałem blisko? Czy możliwe, że ich pociąg nie porwał? Jazd świeci podany. No i hamujemy. No i słuchajmy, jak to z wagonu będzie słychać. No dobrze, było trochę ostrzej na przykład, no i... Nie będzie na to, żeby tutaj mogło brzmieć. No właśnie, no ale od razu da ci piszczenie? Czemu? Przy starej generacji wagonach. Nie przy tej właśnie, minąłem punkt zatrzymania, no tak. To noć nie powinno też piszczeć. Cofniemy się, no. Tak jak mówię, no nie chodziło tutaj o wyhamowanie, tylko o to, żeby państwu zaprezentować, na jakiej zasadzie to działa. Wejdźmy sobie.
Tutaj też tak ciężko się przechodzi jeszcze. Dlaczego na tą tabliczkę pada od wewnątrz? Czemu? Czemu śnieg pada od wewnątrz? Panie. Tutaj też śnieg pada od... Tu jest jeszcze to niedopracowane. To bardzo niedopracowane. Odjazd ze stacji po czasie. No i co ja mogę na to poradzić? Tory były złe i prąd był zły, wszystko było złe, no. Teraz też walczę z napięciem. Dobra, ciśniemy Vmax. Znaczy nie Vmax, tylko no, prędkość maksymalną. O, widzieliście jaki skrót napięcia? Wszystko przez te ochronione druty. Teraz akurat był poślizg. Delikatny, bo delikatny, ale był. Pasecznicą sobie pomogliśmy. Dobrze, i co, i dalej dziś się uda dojechać, czy będziemy kończyć w Sędziszowie? No to jest pytanie. Raczej w Sędziszowie kończymy. Tu ktoś tory ukradł, w prawej stronie. Semafor lewituje w powietrzu. Dobre pytanie, co tu się dzieje? No, ukończyłem scenariusz, jak miło. Miło mi bardzo, no nawet nie byli opóźnieni, tam plus 2 minuty to nic. Dobrze, to wychodzimy do menu głównego. A Państwu w takim razie bardzo dziękuję za obecność na dzisiejszym filmie. Zachęcam do skomentowania i przedstawienia swojej opinii na temat najnowszej aktualizacji. I widzimy się już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.